Witam Was tutaj, cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek z kanału z Industries i już nie będę wam mówić po prostu. Czasami są odcinki, czasami ich nie ma, jak widzieliście ostatnio po prostu było dosyć dużo w jednym małym czasie skumulowanych. I tak mam wyniki już ankiety, wyniki ankiety co do kup na kawałku, co do dnia kiedy będzie nasza impreza i jeszcze póki co nie mam. Natomiast mam taką drobną wiadomość. Taka bardziej ciekawostka. Mój komputer w ogóle dzisiaj ma taki fajny patent, że nie, jak macie ten pasek Windowsowy wszystkimi pootwieranymi kartami, tutaj gdzieś na górze co mniej więcej, są daty i godziny, to mi się cały czas wyświetla. Wy go nie widzicie, bo ja go usuwam oczywiście zawsze, ale dzisiaj nie chcę się coś schować przy graniu. Ale tak powiem wam tylko, dziś jestem gdzieś takim, mam trochę przeżycie. Kupmy ten kawałek. Ten kawałek chcieliście kupić, więc go kupujemy, aby dalej tutaj zbudować las. Dobra, i jeszcze za nim. Tuż po tym, jak skończyłem nagrywać, pojawiło się Megapolis. Niestety tego nie nagrałem, ale mamy, tak. Megapolis, zdobyliśmy kolejny kawałek ziemi, ale co dzieło architektury, pilotniczy hub towarowy. Więc lotniska kiedyś trzeba będzie się nim zainteresować, niekoniecznie jeszcze wiem, czy teraz, czy kiedy i tak dalej. Dzisiaj się zajmiemy lasem i może lotniskiem, nie wiem. Dobrze, a tak bardziej już wracając do moich przemyśleń. Taki jakoś tak mi nacięło na przemyślenie wczoraj. Nie, teraz właściwie. Tak sobie pomyślałem, że nie byłoby w ogóle tej serii, po pierwsze, gdyby się nie pojawiło Cities Skylines Industries, to jest po pierwsze. A po drugie, gdyby nie komputer, bo gdybym nie miał tego komputera, tylko ten co miałem wcześniej, to nigdy bym nie odpalił Cities Skylines z nagrywaniem. Inaczej, nagrywałem kiedyś, ale byście mieli... Już i teraz nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o klatkarz. Co nie, bo tam to nie jest 60 FPS-ów. Próbuję w to nagrywać, może kiedyś mi się uda z odpowiednimi ustawieniami. Ale to nie jest 60 FPS-ów, nie mam mowy. Ale tak, walczę z tym, ale kiedyś to byś po prostu nie miało szans się udać. Natomiast teraz, no jak widzicie, nagrywam normalnie serię. I jestem pod wrażeniem. Z PS4 nie jest aż tak trudno, no bo wiecie, PS4 to PS4, tak. Tam nie ma co zrzędzić na wymagania systemowe, bo to jest PS4 i tam nie ma co zmieniać tak właściwie. Dobra, tak. Dzisiaj się zajmiemy naszym lasem i mieszkaniami. Mieszkania to będą dzisiaj tu, las będzie tu. I w międzyczasie pomyślimy nad małym lotniskiem. Nie tym jeszcze wielkim, co pociągi do niego będą wjeżdżać i takie tam. Gdzieś pomyślimy, nie wiem, może nawet tutaj gdzieś byśmy je wmontowali, chociaż tutaj to będą bardziej statki. Właśnie, czekaj, pokaż mi tutaj mapy. Tak, tu jest nasza ropa. Ropą się zajmiemy kiedy idzie. Tu też jest ropa. Okej, dobrze wiedzieć. Dobrze, i zanim zaczniemy nasz odcinek tak na dobre, dajmy sobie tutaj nasze lasy. Tutaj będzie wszędzie, tu będą wszędzie, bo my musimy też nasze fabryki gdzieś tutaj, co nie, wciągnąć, więc proszę bardzo. W końcu ten nasz wielki, nawet to, co tu dużo nie mówić, to jest wielka dzielnica leśna, będzie nam tutaj wszystko ładnie działać i wyrabiać, może wyrabiać, akurat tego to nie jestem przekonany. Dobra, tutaj jest ta zwykła taka droga, my ją sobie tu pociągnijmy do końca, tu jest koniec mniej więcej, tak, mniej więcej tutaj i tutaj, dobra. Tak, tu póki co tak to wygląda, co nie? To później nad tym będę jeszcze dyskutować z gromi i z wami. Tak. Z tego co pamiętam, to mniej więcej jakoś tak powinno wyjść tu dobrze. Czekaj, pokaż mi to. Lasy. Czyli jeżeli tu wstawię to... Okej, nie, to nie jest idealne. Ups. Bo chciałem to tak, żeby było już idealnie, kurczę. Zawsze musi być jakieś ale makota i takie tam. No dobra, to nie idziemy w to. Nie. To jest dobry pomysł, ale nie idziemy w to. W takim wypadku to mnie nie interesuje w ogóle. I tak, pierwsze to usuwamy. Tak. I to usuwamy też. I tak, robimy tutaj dwie autostrady. W takim wypadku, jeżeli to nie wyszło, to robimy tutaj dwie autostrady. Okej, okay, widzę, że jest już tutaj problem. Kurczę, muszę ten przycisk na siatkę kiedyś sobie zrobić. Zawsze mówię, muszę to sobie zrobić, ale nigdy tego nie robię. A to taki ja. Taki standardowy ja. Zawsze będę mówić, nigdy nie będę robić. He. Dobra.
No i stąd tutaj prawie. Czekaj. Dobra, jeżeli tu byśmy sobie tak to puścili w miarę blisko i tu bym chciał to wpuścić prosto. Gra aktorska. Ty, nie siatka, kąty. No, dobra, wspaniale. I jest w drugim kierunku. Dobra. Tak, i to w ten sposób może wyglądać. To wyburzyć też. A te drogi by się przydało podłączyć, chociaż nie jestem przekonany, czy mi się tu podłączą dokładnie. Dokładnie tak jak myślałem, że się nie podłączy. Chociaż się też zastanawiam, czy jest w tej sensie podłączyć, ale dobra, już na razie podłączmy, okej? Tak, bo one są na tyle były blisko, że nie trzeba było ich nawet podłączyć. Czy tutaj mi te małe laski by weszły? Nie. Tu mi nic nie wejdzie. No dobra, no to trudno, tak? Mówi się trudno. I żyje się dalej, mówi się trudno i żyje się dalej. Nieważne. Dobra, tu sobie to pociągniemy dalej. Tu damy sobie kolejne. Czekaj, tu dać duży lasek czy mały lasek? Tak się teraz zastanawiam. Jakby tutaj to lepiej wyszło, żeby tutaj to nam weszło w miarę ładnie. I taka ten wielki tutaj by nam wszedł. Tak z ciekawości się was In the words zapytam, of Oscar czy jak Wilde, wy sobie gracie, bo na pewno gracie, successful akurat excellence. to jestem And pewien. that's what we're all about here Niekoniecznie w at Cities Synthetic Dawn Skylines, to Radio. czy wam też co chwilę kurwa Keep coś yourself surrounded wchodzi by status i mi symbols and tu beautiful friends. The most zaprząta important moją of it all głowę. anyway. Ja nie po to It's zamykam true, drzwi, anyone can feel żeby mi tu unfree from wchodzić, time to no. time. But that's when it's time Teraz to właśnie tie musiałem back z tym your się jakim hair, walczyć. I organize przez your to mój wardrobe. odcinek będę musiał edytować Considering 2 godziny value of your dłużej. A wardrobe, później you're czemu worth się nie more than uczysz, not bo yourself, but your bleh. inner value. No może chcę Philosophy coś tutaj chat, zrobić keep dla you in that życia. organizing mood. Jakoś This is żyć. Synthetic Dawn Nie Radio. umierać jak wszyscy. Nieźle. Źle i źle i no właśnie. Nie. Czekaj. Wyłącz odcinki. A, da, to jest w ten sposób, to nie wejdziemy. No właśnie, i tu jest ta za mała odległość jeszcze, no kurczę, no. Weź tu się dogadać z tą grą. Inaczej, z tą grą nie da się dogadać, to akurat wiem już. Bo gram nie od dzisiaj, ale bez modów. Bez odpowiedniej dużej ilości modów dokładnie. Trzeba być nie wiadomo kimś by tutaj. Dobra, nieważne. Nieważne. Nie będę tutaj przelewać swoich smutków i żalów i tego, że właśnie wbudowały się te lasy, których tak bardzo nie lubię. Kiedy indziej. Kiedy indziej o tym pogadam, nie wiem. W ogóle nie wiem jak to będzie z tymi urodzinami też. Kanał, w sensie. Bo jak ja tu będę mieć co chwilę takie problemy, to ja za Chiny tutaj nie zrobię żadnego live'a po pierwsze. A już bardziej cokolwiek w ogóle, żeby tutaj pójść. Nie no. A jeszcze zawsze jest jedyny fajny dzień mam, to oczywiście jest zepsuty, bo jest z nim biologia i dla mnie jest to fajny dzień, to oczywiście nie, bo tutaj nie wiadomo co. Chiny na gwoździu. I tu chcą wstawić. Dobra. Pobudujmy to sobie tak i będzie mi to lepiej działać. Tutaj nie ma lasów, ale niech będą, tak? Chyba to nie działa w ten sposób, że jak nie ma, to się nie buduje, nie wiem. Nigdy nie próbowałem, szczerze powiedziawszy jeszcze. Właśnie, my tu możemy sobie tą wodę podciągnąć, aby mi tutaj już później ci ludzie nie rządzili w ogóle. Dobra, na razie nie będzie na taką odległość, później będziemy myśleć dalej. Dobra. Tak, i teraz tak, czekaj. A nie, w sumie na razie możemy sobie tak to zbudować. Linie pomocnicze, już niech ci będą. Bo tu musimy na tej samej wysokości zrobić, o, dokładnie to. I ty mi tu wjeżdżasz i ty mi tu zjeżdżasz, dobra, jest dobrze. Jedyne to trzeba oczywiście wyłączyć skrzyżowania, bo to jest akurat złe. Ale pomijając to,
powinno być całkiem dobrze się tutaj rozwijać. Jak mi zaraz ktoś tutaj znowu wejdzie, czy już i tak odcinek jest spalony, bo jeżeli jest jakiekolwiek jedno... No, to ja wam tak przy okazji powiem. Już mimo walnie. Nie wiem, czy wy tam mniej więcej może nie wiecie jeszcze, jak ja to nagrywam. Ja nagrywam w ten sposób, że jeżeli jest jedno cięcie, to już muszę edytować. Są serie, które zawsze edytuję, jak na przykład przygody Awizonosza, czy polityka i tego typu, no dobra, ale to jest z czym jestem w stanie zrozumieć, co nie? Bo tam rzeczywiście jest dużo mało dodatków, ale takie serie jak jest na przykład, znaczy akurat nie, City Scanner pociągi też zawsze edytuję, ale jak są takie serie typu, no nie wiem, na przykład, czekaj, bym musiał pomyśleć, zwykłe City Scanner PlayStation 4 Mass Transit, czy nawet to właśnie Industries, to ja tu nie mam co edytować co każdy odcinek i go po prostu nie włączam na editing co chwilę. No, chyba że niestety mam pocięty go na kawałki tak w taki sposób, że nie da się po prostu bez tego się obejść. No i tak właśnie też dzisiaj niestety jest, że jest tak pocięty, że ja bym spokojnie go nagrał bez żadnych najmniejszych problemów, ale nie, oczywiście trzeba robić raban z byle czego. Jakby mi tutaj to weszło, to byłoby też świetnie. Ale nie. Dobra. Okej, tu całkiem ładnie to weszło, teraz tylko tu wyłączmy sygnalizację świetną. I powinno nam to całkiem teraz dobrze działać tutaj. Oczywiście wyrzucamy nasze to coś. Nie wiem, jak to się nazywa w ogóle. Jakaś palma chyba. Ale nie jestem w 100% pewien, bo to jest jak dla mnie jakiś chwast, który mi się tu zaczyna budować co jakiś czas. Dobra, tu będą kolejne lasy. Ale zanim lasy i tego typu rzeczy, to tak. No mamy ładną bardzo linię brzegową. I tutaj surowców ciup jest. Ciup. To nie jest dużo, tak? Jakby coś. Ale tę część... Tutaj może sobie podniesiemy trochę brzeg. Tu wiem, że jest bardzo ładny piasek i tak dalej, ale niestety tutaj jest ropa też. A ropę no to siłą rzeczy trzeba ładnie wykorzystać. Dobra, zetknijmy sobie jak tam jest wykorzystanie naszego. Okej, więcej produkujemy teraz drewna niż papieru, dobra, czyli musimy pójść w papier, a papier to jest ceuluzownia. A na ceuluzowni akurat mamy tutaj teraz dużo miejsca, tak? Ceuluzownia, ceuluzownia. Ceuluzownię będziemy tutaj sobie mogli postawić. Niedozwolony obszar. Aha, może po prostu brak obszaru. Nie możesz po polskiemu? Ejkła, a już w miarę miałem dobry odcinek, to nie oczywiście mi tutaj wszystko zepsuć. Masakra. A już miałem chwilę takiego progresu, gdzie mogę sobie pochwalić komputer, jak było fajnie i weź przecież wszystko zniszczył. Dobra. Czy tędy przejedzie autostrada? Nie jestem pewien. O Boże. Ona by przeszła, gdybym inaczej wybudował te budynki. Wybórz to. Ja to ma to, co tutaj chcę. Tak, bo tutaj, jak widzicie, nic nie ma, ale my tu zrobimy sobie sztuczną wyspę. Pokaż mi to. A nie, to bardziej gdzieś tutaj. Do ropy i do wydobywania tych surowców. A to będzie przyszłościowo. Póki co na razie o tym nie myślimy. Póki co, staramy się o tym nie myśleć. Bo jak dzisiaj mi tutaj taki... nie wiadomo kto mi wejdzie, to ja już nie myślę o niczym innym, po prostu jak tylko wyjść stąd i idę na wrzeszczeć na wszystko. Dobra, wspaniale. Po prostu wspaniale. Wszystkie budynki teraz będę musiał przestawić, bo tylko jeden się źle postawił. Dobra, na szczęście muzyczka z Industrii zawsze pomaga. W sensie... Synthetic Down Radio. Teraz akurat Radek, tego mogę słuchać godzinami i... tylko mi się teraz słuchawki rozwaliły. To już tak sobie godzinami jest, nie mogę słuchać. Ale pomijając to, całkiem jest fajnie. Dobra. I tak. Ale mi się tu... Co jest? Czemu są lagi aż takie wielkie? Komputer, nie ma Wi-Fi. Nie masz Wi-Fi. Zaczyna się lagować, to nie ma Wi-Fi. I czy tu są naprawdę korki? A no tak, postawiliśmy coś takiego. Tu możemy ulepszyć tą drogę do większej ilości pasów. Koniecznie. Dotąd chociaż. Bo tu jest nasza autostrada, z której ja nie lubię korzystać. I ta im się przyda. Dobra. Tak,
Tutaj należy nic więcej nie będziemy stawiać. I tu powinno nam to całkiem teraz dobrze funkcjonować. Dobra, jest popyt na ludzi, to korzystajmy z niego. Swanego pociągi się podobno już dobrze ustabilizowały. No to przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. Ale myśl o tym, że będę musiał znowu zostawić komputer na noc. Dobra, nie myśl po prostu o tym. Nie myśl o tym, a wizjonarz będzie lepiej. Mam taką nadzieję, że jeżeli przestanę myśleć na choć chwilę, to wyobrażę sobie, że jestem na bezludnej wyspie, gdzie nikt mi nie zawraca głowy i jest czysta przyjemność z życia. Nie mówię nawet o graniu, tylko po prostu czysta przyjemność. Nie chcę sobie nawet przypominać, jak bardzo męczyłem się z editingiem materiałów politycznych, żeby go w końcu dokończyć, a jak teraz się udało, to teraz wszyscy rób tego więcej, jakbym jeszcze mógł. Bo jak zaczynam już robić, to nazwę jest hookbook i co ty w ogóle robisz, jak śmiesz się uczyć. No ma, nieważne. Wy tu się budujcie, z wodą mam nadzieję, że nie macie problemów. Macie problem. Jak śmiecie. Jak śmiecie, śmiecie. G. Proszę, włącz się. No, wspaniale. Nie w tym kierunku. Kompletnie coś ci szajbę odpaliło. Dobra, stąd tu. Tu się podłączysz. Wspaniale. Dobra, tutaj ta woda powinna powoli działać. Wiem, jest problem z tym, że mamy za dużo surowców i akurat co do tego nie mam zbyt prostego pomysłu działania. Jedyne co tutaj możemy zrobić realnie, to czekaj. Tak, bo tutaj mam pomysł akurat. Tu mam pewien... I have an idea. Zawsze kiedy się podchodzi z tym do lasów, to jest ten sam jeden problem. Czekaj, ale jeżeli przestawimy ten budynek, bo możemy go przestawić, co nie? Bez utraty jego majątku wspaniałego. No dokładnie. A, dokładnie, to nam tutaj wejdą dwa. No i wspaniale. Dobrze, ponieważ tutaj jest, jak widzicie, jest bardzo duża powierzchnia tego wszystkiego, my to sobie zrobimy drogi w dwóch kierunkach. A, coś takiego. Dobrze, tu jedziesz dobrze, źle. Dawa. Ty, ciężarówka, nie rób mi tutaj bączków, to nie Polska. To jest lotniczy hub towarowy. Tak, wiem, że jest już możliwy do wybudowania, ale spokojnie, jeszcze nie teraz. Dobra, moje celulozowy nie mają tutaj ładnie funkcjonować. Mamy coś takiego jeszcze jak drewno. I to drugie drewno też niech też się tutaj produkuje. Tu sobie zostawmy tam taką małą dziurkę, jakby coś się chciało jeszcze tam budować, chociaż wątpię na razie. No ba. I na razie bym tym lasem się już odciął dzisiaj. Nie będziemy rudy już dzisiaj zaczynać, to jest pewne, nawet, ale lotnisko bym wstawił. Ale lotnisko bym wstawił, naprawdę. Akurat co, ale lotnisko bym wstawił. I nawet mam ładny spocik na niej. Tutaj. Mamy piękną autoselektrę, tutaj się ciągnie. I tu można by postawić te małe lotnisko. Póki co te małe. No bo ono też nie jest jakoś strasznie daleko, swanego czekaj. Ale ładnie. Czekaj, nie gadaj. Nie. To już trochę przesada. A, ale tutaj jest. Aha. Nie, trzeba będzie tutaj te ścieżki narysować, żeby tutaj mi jakiś port postawić, ale na razie... Na razie z tego co widzę, to można byłoby tu jakiś port postawić do tej głównej sieci, ale może... Może na razie o tym nie myślę. Ja. Jeśli już na czymś będziemy tutaj myśleć, to gdzieś tutaj wstawimy w środek dworzec kolejowy. Tutaj? Dobra, najpierw lotnisko. Lotnisko, tym się zajmiemy. Właśnie, tylko jak tam jeszcze zanim lotnisko, jak tam poczta? No, w miarę. Tu jest trochę gorzej, no bo wiadomo. Ale tutaj się tym zajmuję całą dzielnicą trochę poza odcinkami i tam w miarę staram się to, żeby działało. Z tego nasza sortownia jest też w dobrym użyciu, pokaż mi to. Nie jest jeszcze na maksa, ale jest w dużym użyciu. Więc póki co nie będę tutaj z nią kręcić. Dobra, oj, ta dzielnica teraz całkiem ładnie zaczyna już wyglądać. Dobra, lotnisko, dawaj mi tu lotnisko. Dobra, tu jest ten duże lotnisko, ale na razie w duże nie idziemy, idziemy sobie w te małe. Trzeba na tej główną drogę sobie budować. Sądzę, że skoro to jest jak dworzec kolejowy, to wypadałoby, wiecie co tu zrobić. To drogę jednokierunkową. Z drzewkami, bo tutaj nie będzie jakiegoś nie wiadomo czego.
I już widzę, jest problem. Dobra, ale tu akurat... O Boże, ale żeś ja sobie wybrałem teren. Może rzeczywiście tutaj gdzieś buduję trochę wyżej. Albo nie, czekaj, tutaj na uboczu. O, to jest też dobry pomysł. Przyspieszmy sobie trochę to. Tam mam taką górkę, mogę ją sobie spokojnie wydzielić i szalić. Dobra. Oj tak. Sądzę, że to może być dobry pomysł. Teraz mi daj tylko te... Czekaj. Stąd prostą nitkę. O, dokładnie. I teraz do tej drogi trzeba byłoby dobudować tą naszą drogę zwykłą. No i jakby się udało. Czekaj, linie pomocnicze G było. Okej, dobra. Zot. Okej, tu jest problem. Żeby tutaj z tym poradzić sobie. Nie to trzeba. Trzeba byłoby stąd uciąć. Trzeba jeszcze bardziej tą górkę dobić. Czekaj, gdzie ta górka była? Tu była. Tak, tu idziemy w jedną i w drugą naraz. Sium. Tam później sobie jakieś pociągi puścimy, żeby nie było. Nie bójcie się, bo to tutaj będą jakieś pociągi. Coś fajnego. Tu trzeba jakąś autostradę też puścić. Nie wiem jeszcze skąd. Ale oni też będą musieli mieć własną tam jakąś autostradę, bo tam będzie naprawdę mocny przemysł. Idź pan. Jeszcze. To jest naprawdę kupa wodcy, która idzie i tylko i wyłącznie widna widzieć na co. Słuchaj, tutaj ten rów powiększamy. Efekt jest jeszcze lepszy. Ja mam jakby tam grzmotną meteo, bez mas... A ja nie mam natural disasters. Dobre. Jak dla mnie bomba. Akurat natural disasters bardzo lubię. Chociaż mas transit chyba najbardziej. Chociaż... Industries... Dorównuje obydwu tym dodatkom. Ale Industries nie ma póki co jeszcze na PS4, więc to jest duży minus akurat. Dobra, mamy to. Akurat jak wcale, chciałem tak postawić, żeby dokładnie jakoś w ten sposób się tutaj domieścił. Bo nie chcę tak daleko jakoś strasznie odstawiać. Dobra, tu widzę, że całkiem ładnie nam to wejdzie. Dobra. Tu sobie to wybórzmy. Ciach. I tu będzie już wyrównane. O, dokładnie. Świetnie, że się rozumiemy ze sobą gra. Dobra, dotąd. I tutaj... No, w miarę. Aż tak bardzo ładnie tutaj nie odtworzymy tego, jak to było wcześniej. Ale... Ja się tutaj postaram. Dobra. A tym się później bawię, tak? Bo to tym akurat można się bawić godzinami i nic z tego nie wychodzi. Dobra, wyłącz mi tu siatkę i będę mógł sobie tutaj idealnie wpadować. A dokładnie. Ta sama tutaj, tylko że tutaj mamy G. Czekaj. Tu w sumie możemy teraz wbudować do tej płyty lotniska. Jak mamy już coś takiego. To jest nawet jeszcze lepszy pomysł niż na początku. Linia prosta. O, i jak ładnie. Jak ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, no i tu sobie to wjedziesz spokojnie. I tu tak samo jakby się udało. No, tu już tak ładnie się nie uda, ale dotąd może być. Teraz jedyne co trzeba tu obniżyć teren. Chociaż trochę, nie aż tak bardzo. Nie to. Stąd. Dobra. No, w miarę. Powiedzmy, że powinno to całkiem dobrze funkcjonować. Tak, wiem, lotnisko, masz problem. Dobra. Cargo Airport. Wygląda całkiem zacnie. I teraz tak, moje pytanie jest, że ta droga jest w złym kierunku na pewno. Kolejna rzecz, którą trzeba będzie tutaj zrobić. Się tak teraz zastanawiam, bo skoro wjazd jest tu. Tak, no bo tutaj pokazuje się wjazd, nie? My powinniśmy do tego wjazdu zrobić ładną drogę.
Tak, a taka naprawdę ładna. Wyłącz mi tutaj linie pomocnicze. Po pierwsze, ładny wyjazd tego, odtąd. Będzie coś takiego. Po drugie, włącz mi G. Stąd będzie taki zjazd. Dobra. Ale żeby coś takiego mi tu było ładnego powstało, trzeba wyrównać sobie trochę teren. Ciup, ciup. Tu już naprawdę aż tak bardzo nie będziemy jechać, jak to było wcześniej. G. O. O, o, o. Dokładnie. Tutaj jakby coś, żeby nie było, tu będzie droga. Jakieś tam sortownie, niesortownie. Będą tutaj oczywiście, tak? Co nie? Żeby nie było. Żeby nie było, że ja tutaj nic nie buduję teraz już. Nie, nie, tu będzie wszystko, tylko chcę po prostu, żeby tutaj się to tak bardziej trochę rozjechało, ok? No i stąd tutaj... nie, tu się nigdy nie dawiam światła, więc z tym nie ma problemów. Stąd musimy sobie pociągnąć autostradę. Bo to jest akurat ta autostrada, jest tutaj będzie przystosowana dla nich. Teraz, nie wiem czy tak było na początku, jak myślałem, że będę tutaj budować tą autostradę. Znaczy, to wątpię. Ale teraz już tak jest. Dobra, dajmy sobie stąd. Żeby w miarę to równo się zaczęła, ta autostrada. O, dokładnie. I stąd będzie po prostu ładny zakręcik. Taki tutaj. O. Oj, widzę, że tu ładnie to wejdzie. No może prawie. No może prawie ładnie. Okej, widzę, że jednak tutaj może lepiej nie było z tym kręcić. Daj tu. No. Tak powinno być trochę lepiej. Trochę. No powiedzmy poczekaj, czekaj. Okej, na liniach pomocniczych można się wspierać. No, powiedzmy, że teraz to powinno być całkiem dobrze. Wybórz. O, tego nie wiedziałem. Że jak wciśniecie V, to możecie sobie tutaj przechodzić pomiędzy tymi w miarę równo. Dobra, czekaj, to i to, dobra. I tak. Stąd ta autostrada będzie sobie tutaj biec prosto. Stąd tu będzie prosty wyjazd. O, dokładnie. I stąd, czekaj. Będziesz właśnie mieć prosty też wyjazd. Natomiast tak, stąd będą dwie drogi. Albo A, tak jak właśnie widzicie, będziesz tu sobie po prostu skręcać. Tylko zrobimy to tak, żebyś miał tutaj łatwiejszy ten zakręt. I nie musiał aż tak bardzo manewrować. O, dokładnie. Albo B. Pojedziesz tu mi prosto, nie, zakrętą, dowolną i będziesz mógł sobie wybrać mniej więcej tam, gdzie będziesz chciał być. A, tu sobie trochę ustabilizujmy ten teren, bo my tu go bardzo dużo zabraliśmy. Teraz on tutaj będzie nam wchodzić wszędzie. Okej. Tutaj już sobie zrobiliśmy taką fałdę, że mi to całkowicie teraz już tu wystarczy. No, no i tu możemy sobie dzięki temu trochę tego terenu brać. No, no i stąd, zgodnie z czasem, właśnie nasz czas mija. Dobrze, spokojnie. Nie panikujmy. Dajemy im tutaj sortownię. Bo to się mi akurat tutaj może przydać. Tak jakoś sądzę. I ze sortowni będą dwa wyjazdy. Albo będzie wyjazd tutaj, albo będzie na miasto. I na miasto będzie tu po prostu zjazd do tunelu. Co nie? I z tego tunelu będziesz mieć tutaj wyjazd. Tak, żeby tutaj nie jechać tu przez to wszystko. Sądzę, że powinno być dobre. Ale masz też drugą opcję. Bo tak. Czekaj. Się zastanawiam, czy to jest jakiś sens jeszcze im coś tutaj budować? Nie, chyba nie. Ewentualnie jakieś biurka czy coś takiego, ale to... To poza naszym przemysłem. I jakimiś tutaj korpo budynkami teraz. Czekaj, włącz mi tu G. Okej, rozumiem, że nie.
Czekaj, czekaj. Nie, to mi tutaj nie będzie chciało wejść. O, dobra, tu mi to tak ładnie wejdzie. I stąd. Czekaj, 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 czekaj. Możemy to zrobić na parę sposobów. Dobra, to nie. Czekaj, tu już widzę, że już z tego korzystałem, pomimo tego, że to lotnisko nie ma jeszcze prądu, ale dobra. I wody. Akurat wodę, to czekaj, skąd by tutaj się najprościej puścić tę wodę? Dajmy po prostu tutaj coś takiego na płytę. I tutaj od tych. Miejsce do prądu to jeszcze nie wiem. Ale widać, że zainteresowanie już na pewno jest. Teraz akurat pewnie. W sumie się też nawet nie dziwię jakoś. Pierwsze lotnisko i dosyć ładowe. Ładnie. Ja tak bym chciał. Na PS4. O i tak. Snagom może się pojawi jakiś nowy dodatek teraz, bo mija dokładnie niedługo rok. Od pojawienia się pierwszego dodatku do City Skylines PS4. Zobaczymy. Jeżeli się pojawi, no to wiecie, gdzie szukać nowinek. Dobra, tutaj to wejdzie w ten sposób. Tu dajmy sobie kawałek drogi. Dokładnie. I tak. Nie. To ma być ta droga. I stąd. Daj mi to. Kurde. Co ty mi to tak strzelasz? Wyłącz mi tu G, bo G mi tu jest teraz do niczego niepotrzebne. Dajmy sobie tak i tak. O, dokładnie, dobra, wspaniale. Teraz stąd musimy jakieś wykombinować. Nie, bo tutaj nie możemy zrobić jakiejś taki trzeci. Pokaż mi to. No, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Zbyt stronę zbocze, okej. A w tą stronę? Zbyt stronę zbocze. Dobra, to nie, to tutaj mi się tego nie uda zabić, wcisnąć. Ale możemy z kolei tu zabić coś takiego. To wyburzyć. I to zabić, że dalej jedzie. Co można, to jest dobrym pomysłem. Stąd i stąd zabić zjazdu. Może i tak będzie lepiej. Tutaj puścić to. I tutaj będzie wyjazd. A tutaj, żeby nie było, że jest źle zrobione, to proszę bardzo. Nawet sandbadaj mam tutaj postawił. Dobrze, i stąd będzie wyjazd tutaj. Proszę bardzo. Tutaj dookoła będą oczywiście biura, żeby nie było. Że tutaj będzie im głośno i nie będą mieli gdzie ludzie pracować. Dla tego wszystkiego. Tu będą biura po prostu. Dobra, no i tutaj dajmy sobie, nie, biura. Niczego innego tutaj naprawdę nie będę im tutaj wstawiać, bo to byłoby po prostu tragedia. I tutaj jeszcze kawałek. Tak, to tego dużo nie będzie. Ewentualnie jak będziecie mieli, jak macie jakieś pomysły, co tu by im jeszcze można było postawić, to piszcie w komentarzach. Ja z takich moich teraz własnych pomysłów, to możemy tutaj urząd pocztowy postawić pod lotniskiem. To może być dobry pomysł akurat. Dobra, no i lotnisko podobno dobrze funkcjonuje. Zobaczmy, jak tam jest. No bardzo dużo ludzi jedzie. I wyjeżdżają dobrze i wjeżdżają z tego, co widzę dobrze. Okej, okay, to jest akurat bardzo dobra wiadomość. I mamy drugą sortownię, o której też mówiliśmy dzisiaj, więc sądzę, że też z niej będziecie mogli ładnie korzystać. Czy ktoś wyjeżdża? W ogóle, czy ktoś korzysta z tej drogi? Nie. Tak myślałem, że, będą z tego źle skorzystać, ale dobra, niech będzie. Chciałem zobaczyć jakiś pierwszy samolot. I chciałbym, aby tutaj nie było takich nawałnic, jak teraz to tutaj widzicie, co się teraz wydarzy. Dobrze, mamy do takich typu rzeczy mamy tutaj wał. Może sobie tu postawić wał. I on w teorii chociaż powinien nas chronić przed takimi wylewami wody. Dobra. Nasz lasy podobne działają dobrze i co po niektóre są tylko pełne, ale resztę produkujemy całkiem nieźle, jak ta nasza fabryka mebli, pokaż. Ogólnie fabrykami się ostatnio nie zajmowaliśmy, to też trzeba nie. W miarę. Jak przyspieszymy, to będzie pewnie też dobrze. Tak, widzę, że trzeba nie pracować nad sklepami, z tego co widzę. Ale sklepów to na razie nie będę wam tutaj budować nigdy, bo to nie ma sensu. Czy może ktoś tutaj z tych... O, jest. Dobra. A, to tylko to jeszcze wybuszmy. V. Żeby nie było i tutaj mi
niedośmiecały. I tu będziemy sobie mogli po prostu powoli, wiecie co, oczywiście, farming wprowadzać. No bo niestety surowce nie są wieczne, tak? Się co jakiś czas muszą też skończyć. Akurat na tych to już trochę czekałem, żeby się tutaj skończyły, bo to długo się tu ciągnęło, tak, to wszystko. No, czekaj, urząd pocztowy sobie przesuńmy. I jak tu jest ten mały farming, to my możemy sobie... Daj to. Tu go powoli wprowadzać, tak? Tak, oni tutaj nawet nie zauważą, jak się tutaj już powoli cały farming tutaj im się wkręci. A, tu na razie dajmy sobie te małe. Tak, żeby... Małe mają to plus, że mają tyle samo... Że są trochę lepsze. Ciup, ciup. A, i ten farming tak w ogóle, to się buduje wszystko do tej drogi, tej. A nie do tej głównej. A o tym to już zapomniałem. Już mnie tu dawno nie było, tak jak już mówiłem. Yeah, I want money for nothing. Money for nothing. Słuchaj, ja nawet zarabiam... Ja powinien zarabiać pieniądze nawet nie for nothing, tylko za ity, ale nie zarabiam. I to jest prawdziwa fakt. A ty mi tu rządzisz money for nothing. Nie ma money for nothing. Nawet nie ma pieniędzy za coś robienia. Więc mi tutaj nie zrządzi. Nie wiem, że możesz być za młody jeszcze, ale nie interesuje. Co zrobić? Coś już za to, że tutaj siedzę i coś robię, tak? Na tym stołku. Dobra. Powinno tu... Ojejku. Może bez przesady. O, dokładnie. W ten sposób to może być. Dobra, zaliknijmy sobie na nasze lotnisko. Nie tutaj. Oj, słyszałem samolot. Pokaż to. Czy leci tu jakiś samolot, czy nie? Nie, on tu nie pokazuje żadnego. Żeby zobaczyć jakiś samolot, trzeba patrzeć tutaj na mapę. Nie. Nie to. Po prostu na tę mapę. Dawaj to. Tej ryje. A jakiś samolot? Właściciel lotnisko towarowe przywozi ładunek do... Okej, dobra, to on wystartował od naszego lotniska. Okej, lądują od tej strony. To, co to jest? Pokaż to. Nie to. Samolot tutaj jest. Już go zgubiłem. O, jest. Ule. Nie złapię ciebie tak w ten sposób. Aha, to jest odrzutowy. Da, ten sobie po prostu przelatuje. O, to! Tak mi się wydawało, że on tutaj gdzieś leci do naszego lotniska. Tak, oczywiście swojej drogi nie pokażę nam, ale... Nie chcę pokazać, że szczęściarzem tutaj pierwszy raz tutaj do nas ląduje. Słonego, czekaj. Tak, pełen on jest. No to ładnie. I oto, proszę państwo, pierwszy samolot tutaj do nas leci i ja nie wiem, jak on do nas leci, czekaj. Nie, no, przywozili do lotnisko towarowe. Czyli mamy jedno lotnisko towarowe, czyli tutaj leci. No ma. Oj, okej. Okay. Tu jakoś mocnymi akordami będziemy skręcać. No. Wreszcie będę mieć co tutaj wstawić na miniaturkę. Cargo. Siu. Czekaj. O, dokładnie. Czekajcie, zrobię sobie screenshota. Aż to tak ładnie wygląda, że aż sobie zrobię screenshota. Słynno. Pora spać. Skanines. Dobra, wracamy. Lecimy. Dopuszczamy żurawia. I kurs lotnisko. No, to ja rozumiem. W końcu pierwsze nasze lotnisko. O, widzę, że tutaj zaraz już są dwa gotowe do startu, czyli naprawdę mi się tutaj spodobało, z tego korzystają. Oj, widzę, że tu jest ruch. Te drugie lotnisko też będzie dobre. Tu im specjalnie właśnie postawimy trochę dalej, aby oni z tego dobrze korzystali. I zaraz, ile tu już ich jest. No. Tak jak sądziłem, oni tu po prostu bardzo polubili. Dobra. Pokaż mi tutaj. Tego się obawiałem. Czekaj, czemu oni nie korzystają z tej drogi? Halo? Co? Nie rozumiem tego.
Nawet jeżeli w ten sposób, to wam nie jest prościej tędy pojechać, niż kurczę na okrągło. To jest bez sensu, to jest kompletna bezsensowność właśnie. Bezsensowność wasza. A jak wam wyburzę teraz tą drogę, to zobaczymy, kto będzie tutaj bardziej sensem. Czekajcie. Bo mi się to bardzo nie podoba tutaj, co oni robią. Akurat na to im nie pozwalam. Dobra, tu powiedzmy, że sobie zrobimy coś takiego. Tu mają jeden wyjazd, tak? Z tego wyjazdu mogą tam jakoś wyjechać na świat. I jeżeli... Czekaj. Czy ktoś korzysta może z łaskawie z tej drogi? Nie, korzysta z innym, w innym celu. Nie, nie korzystają, dobra, nie korzystacie, to nie. Się jeszcze zastanawiałem, czy może rzeczywiście macie jakieś tutaj usposobienia i tego typu rzeczy, ale nie. A lotnisko, aby funkcjonowało, bo niestety jakoś trzeba z nim się dogadać, masz tutaj drogę. I proszę bardzo, teraz macie dojazd, macie. Chcecie, korzystajcie. Proszę bardzo, macie tutaj ładny, prosty wjazd. Nie chcieliście korzystać, jak ja wam mówiłem, że jest prosto do tego tędy, zamiast pojechać na okrągło, to macie problem, tak? Ja naprawdę miałem dobre chęci, ale... Od swoją drogą tutaj jest naprawdę dużo poczty. Dobra, czekaj. Samolot. A, to ja już się tym zajmę później, dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, możecie zostać w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na moim kanale. Mam nadzieję, że się kolejny odcinek pojawi w czwartek, chociaż nie jestem tego oczywiście pewien, jak to ostatnio z tym bywa. No ale do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć! Mewa!